jest, który ma około 2 lat. Koleżanka ma to dopiero tydzień i stara się tutaj pokazać podstawy posłuszeństwa z tym psem, jakie zaczęła robić. Ten pies był wiele razy oddawany, jest troszeczkę nadpobudliwy, ma problemy, można powiedzieć, emocjonalne, więc wymaga bardzo spokojnego, zrównoważonego przewodnika. No na dodatek, jak Państwo widzą, on jest w takim typie rasy American Staffordshire Terrier, która nie jest zbyt łatwą rasą do szkolenia, więc tutaj również mogą z tego względu pewne kłopoty wynikać. W każdym razie no, praca z takimi psami jest bardzo odpowiedzialna, trudna, bo przygotowywanie takich psów do adopcji również no, wymaga dużej cierpliwości, dużego zaangażowania. No i przede wszystkim jest to duża odpowiedzialność, żeby w pewnym momencie stwierdzić, że któryś pies na przykład do tej adopcji się po prostu nie nadaje. Ale tutaj pies już zaprezentował nam, że potrafi chodzić przy nodze, potrafi również chodzić na smyczy, bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i niektóre psy nie potrafią chodzić na smycze. Zostaje na komendę zostań. Jest skupiony na przewodniczce. Proszę zwrócić uwagę, on się cały czas spokruje, czeka na polecenie, czyli już tutaj, mimo że tylko tydzień jest u tej pani, jednak już kontakt z tym psem został nawiązany. W swojej użytkowości nie miały takiej ścisłej współpracy z człowiekiem. Jest dosyć trudna i wymagająca to od przewodnika i zaangażowania, i cierpliwości. Tutaj suczka prezentuje chodzenie przy nodze. Również proszę zwrócić uwagę, jak jest wpatrzona w swoją przewodniczkę. Cały czas stara się pozostawać przy nodze. Jest to pies, który ma już zdany egzamin z podstawowego posłuszeństwa, przygotowuje się do egzaminu psa użytkowego, więc... I proszę zwrócić, proszę Państwa, na kontakt psa z przewodnikiem. Ten pies, on nie jest zmuszany do robienia czegokolwiek, on chce, on się domaga zainteresowania ze strony przewodnika i robić. Podchodzenie do nogi, pies znalazł się przy nodze przewodniczki. Bez względu na to, czy przewodnik idzie w bok, w tył, czy do przodu, pies ma znaleźć się przy jego nodze i ma tą pozycję niejako kontrolować samodzielnie. I również pies cały czas idzie na kontakcie, wpatruje się w przewodnika i czeka na następne polecenie. Szkolenia, które prezentują psy tutaj na pokazach, to nie są żadne psy nie wiadomo skąd. Każdy z Państwa może psa w takim zakresie wyszkolić. Wymaga to tylko i wyłącznie cierpliwości, no i pewnych nabytych umiejętności, jakie musimy my jako przewodnik przekazać nasze ćwiczenie. Komenda siadł w marszu. Na razie pierwsze etapy, ona się dopiero uczy, więc tutaj mamy psa na wstępnym etapie szkolenia. Komenda stój w marszu. Zwróciliście Państwo uwagę, że mówić, ale wtedy należy spokojnie się do tego odnieść, powtórzyć komendę, powtórzyć ćwiczenie bez nerwów, że pies przede wszystkim chce pracować, chce się uczyć i nawiązuje bardzo silną więź z przewodnikiem. Komenda paruj w marszu, zawołaniem go do siebie. No i teraz chyba jakąś sztuczkę zobaczymy, a mianowicie chodzenie między nogami. To oczywiście już nie jest wymagane na żadnych egzaminach, także tego rodzaju sztuczek również możemy psa nauczyć, ale jest ich pokazów. Proszę Państwa, bez względu na to, w jakim zakresie psa szkolimy, czy to jest podstawowe posłuszeństwo, czy jakieś wymagamy od niego nauczenia się jakichś pozycji nienaturalnych, każda praca z psem sprawia, że pies ma z nami kontakt, chce z nami współpracować. Takie pozytywne kontakty z psem zawsze owocują potem w sytuacjach takich, no podbramkowych to nazwijmy, to czy w stanie go odwołać. Czyli taki pies jest na spacerach po prostu bezpieczny. Przywołanie do przewodnika.
i podejście do nogi. Bardzo ładnie. I Sołczka dostaje następny rodzaj nagrody. Zamiast jedzenia psy, które lubią aportować, które lubią się bawić zabawkami, możemy nagradzać również na przykład piłeczką albo takim gryzaczkiem. I tutaj również taka zabawa z psem bardzo zbliża i przewodnika, i psa ze sobą. Oczywiście taka zabawa musi być pod kontrolą, to nie może być takie rozjudzanie agresji psa. Widzicie Państwo, suka jest bardzo podekscytowana, jak gryzie ten gryzaczek, ale puszcza na komendę przewodniczki, to jest, ta zabawa jest również pod pełną kontrolą. To nie jest jakieś nieopanowywane gryzienie, szarpanie, tylko jest to moment, kiedy pies zagryza zabawkę i jeśli tego wymaga sytuacja, to momentalnie to puszcza. I dobrze im się ze sobą współpracuje. Szarka również potrafi również takie sztuczki pokazywać, typu obroty, szczekanie na komendę. Ale również takie regulaminowe ćwiczenia potrafi wykonać, czyli chodzenie przy nodze, siadanie, kładzenie się, chodzenie w różnych tempach. I również jest cały czas skoncentrowana na przewodniczce, patrzy, jakie będzie następne ćwiczenie. Wesoły pies. Będzie działo? O, proszę, proszę Państwa, można nauczyć psa na krześle siedzieć. Brawo! Felka potrafi zbierać porozrzucane długopisy, proszę Państwa, więc jeżeli mamy bałagan w domu i sobie psa odpowiednio przeszkolimy, to w pewien sposób może nam również pomóc. O, teraz troszkę wyciągnęła tam z koszyka, no ale myślę, że się poprawi. Brawo! I jeszcze jeden pisak przyniosła. Jeszcze jeden został do posprzątania. Brawo! Bardzo ładnie! I teraz, proszę Państwa, mamy pokazane, jak suczka została nauczona już dla takich ćwiczeń z posłuszeństwa sportowego nieprzekraczania niewidzialnej linii, ponieważ na takich zawodach z takiego specjalistycznego posłuszeństwa sportowego pies nie może przy zmianie pozycji zmienić swojego miejsca. Jest dosyć trudne, zwłaszcza, że pies póki stoi może się przesuwać, natomiast jak już się położy, to pozycja jego jest ostateczna i już wtedy nie można jej zmienić. I jeżeli na przykład ogon wystaje albo łapa wystaje, to niestety powoduje, że jest to ćwiczenie wtedy niezaliczone. Jest radosny, to nie jest żaden przymus, także tutaj kwestia pracy z psem to jest odpowiednie zmotywowanie psa do tego w formie zabawy, w formie nagród, żeby ten pies chciał z nami współpracować i żebyśmy my byli dla niego na tyle atrakcyjni, żeby on chciał w ogóle tą pracę z nami wykonywać. Swój bardzo ładnie wykonane. Ten pies, proszę Państwa, ma 10 lat. W bardzo dobrej formie, mimo że pochodki jego życia nie były najlepsze. Natomiast w tej chwili nawet nie ma siwego pyska, jest w bardzo dobrym stanie. I fizyczną, i psychiczną rzecz, jak Państwo widzą, jest w bardzo dobrej kondycji. Świetnie ćwiczy, pracuje i daje radę. Nauki. I jak wypadło chyba z 40. Udało się, nie przewrócił nikogo, on jest dosyć duży, więc też przechodzenie takie może być problemem. Dziękujemy bardzo, teraz grupka. Także to prawdopodobnie nie jest takie łatwe, żeby się nie napiegać, to trzeba bardzo precyzyjne sygnały przekazywać w stół. I proszę, pokonany to bardzo ładnie.
tutaj jest tak ekspresyjnie pisana, czy tak ekspresyjnie w sporcie, który niejako poprzez przeszkodę zapisano do poszczególny rodzaj nagrody. Widzicie Państwo, małe piesy, sprawnie się poruszające. Brawo! I na koniec piłeczka. Schroniska adaptowane. I tutaj mamy, proszę Państwa, przykład, że ze schroniska równie świetne można się bawić, równie świetne można go nauczyć wielu rzeczy przy odrobinie dobrej woli, jak psa rasowego. Proszę, różnego rodzaju sztuczki, chodzenie między nogami i proszę zwrócić uwagę, jak ten pies jest cały czas skoncentrowany na przewodniku. On czeka na każde nowe polecenie. Ogon mu się mało nie urwie, jest cały czas zadowolony, czeka na różnego rodzaju nowe polecenia. Brawa, tak jest. Państwo się nie krępują, tylko jak się podoba, to klaszczemy. Psom to nie powinno przeszkadzać, a nawet jak, to się do tego przyzwyczają. Bardzo ładne elementy wplecione właśnie w takie posłuszeństwo, ale proszę Państwa, podstawą zawsze jest posłuszeństwo. No oprócz różnych takich ewolucji bardziej ciekawych, proszę, obroty wokół własnej osi i ona jest cały czas bardzo z tego zadowolona. Proszę Państwa, psy, które z nami ćwiczą, pamiętajmy, że one w trakcie, gdy z nimi ćwiczymy, one mają 100% naszej uwagi. Dla nich to jest największa nagroda, gdzie my możemy im poświęcić te 100% naszej uwagi, bo nie zawsze w życiu codziennym jesteśmy w stanie to zrobić. Podstawowe elementy posłuszeństwa, a nawet nie tylko podstawowe, już ta suczka podstawi zaprezentować. Czyli chodzenie przy nodze, siadanie przy nodze. Tu może Państwo zwrócili uwagę, ale niektórzy przewodnicy, a w zasadzie większość przewodników ma takie dziwne przedmioty w rękach. To są klikery, to są takie elementy nagradzające psa właśnie przez jeden konkretny dźwięk. Tu również sztuczka zaprezentowała bardzo szybko wykonanie wszystkich komend, czyli siad, waruj i stój. I również, proszę Państwa, ona jest cały czas zadowolona. Siada, wstaje, waruje. Również potrafi kręcić się wokół własnej osi. A coś ciekawszego pokażę. O, chodzenie między nogami. Widzicie Państwo, brawa są i od razu jakieś sztuczki nam pokazują. No i teraz już będą sztuczki, proszę Państwa. Kola będzie pokazywała, jak potrafi stać w misce. Duża pomarańczowa miska. Kola weszła na miskę wszystkimi czterema łapami. Ma mniejsza biała. Dała radę, brawa, proszę Państwa. O, to już chyba przesada. Ciekawe, czy wejdzie czterema łapkami na tą miskę. Wejdzie, czy nie wejdzie, jak Państwo myślicie? Dwie się zmieściły, a cztery się zmieszczą. O, są, brawo, proszę Państwa. O, a teraz pożyteczniejszy. Możemy nauczyć psa, żeby wchodził w domu, żeby sobie łapki umył. Wchodzi do miski. Zmieściła się, brawo. A do tej małej? Brawa, proszę Państwa. Nawet takiego psa, który nie ma żadnego pochodzenia, proszę, tylnymi nogami. Brawo, i skok na przewodnika. Poczuł na plecy, to byłoby nie za dobrze, ale te gmiękości psy świetnie sobie poradzą. Dziękujemy bardzo.